Polscy wynalazcy, którym ludzkość zawdzięcza wygrywanie światowych wojen i cywilizacyjne milowe kroki, o których my Polacy wiemy mało, albo zgoła nic, a świat woli nie pamiętać, ile zawdzięcza Polakom. Życie i dorobek naukowy profesora Bolesława Orłowskiego, który na ten temat napisał ponad 40 książek i kilkaset artykułów, publikacji, wydanych w wersjach wielojęzycznych. Nowoczesny patriotyzm dobywa z otchłani niepamięci postaci Polaków, którym ludzkość zawdzięcza więcej niż wiele, którzy zmieniali losy Polski i świata. Możemy się tego wszystkiego dowiedzieć z wydanego ostatnio czterotomowego dzieła pod redakcją profesora Bolesława Orłowskiego pod tytułem Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Okazuje się, że Polacy to naród nie tylko żołnierzy i poetów, ale także ludzi twardo stąpających po ziemi, kraj wybitnych uczonych, mistrzów techniki i ludzi ścisłego myślenia. Jak wiemy, II Rzeczpospolita nie zawsze ma dobrą prasę i nie u wszystkich. Nigdy w naszej historii nie mieliśmy tak wielu przedstawicieli, tak wielu dziedzin bliskich czołówki światowej, co w tym okresie. Jak na 20 lat, to rzeczywiście Polacy zrobili bardzo wiele w tym czasie z tej naszej dziedziny, czyli z techniki. Było to związane z tym, że mieliśmy kadrę zupełnie wyjątkową. Właśnie o tym opowiadają książki Bolesława Orłowskiego, który potrafi w niezwykle atrakcyjny sposób przekazywać swoją ogromną naukową wiedzę. Wiedzieli polscy przywódcy, że Polska po 123 latach niewoli, jeśli chce się skutecznie włączyć do wielkiego wyścigu myśli i pracy, musi nadrobić opóźnienia cywilizacyjne. Nadrzędną motywacją było dobro Polski. Elita II Rzeczypospolitej, pomimo wielu różnic i kontrowersji, w tej sprawie czuła się jedną drużyną i wierzyła we własne siły. Jakich mieliśmy wówczas wynalazców, których profesor Orłowski zalicza do najważniejszych, ciągle u nas znanych mało albo wcale, a którym świat zawdzięcza tak wiele? W XX wieku było trzech Polaków, którzy w istotny sposób odcisnęli swoje piętno na technice światowej. Jednym to był Ignacy Mościcki, który zanim został prezydentem, był jednym z najważniejszych wynalazców europejskich. Najważniejszym wynalazkiem przez niego zrobionym to była przemysłowa metoda produkcji kwasu azotowego z powietrza, czyli z niczego. A kwas azotowy jest przydatny do produkcji materiałów wybuchowych. A także cały szereg nawozów azotowych to była wtedy sprawa, która właśnie wchodziła w potężne użycie. Drugą bardzo ważną osobą to był Jan Czochralski. Stworzył metodę hodowania monokryształów, która dopiero nabrała ważnego znaczenia już po jego śmierci, bo on umarł w 1953 roku, a wtedy się rozwijała elektronika już szeroko i wtedy tą metodą hodowano monokryształy do owej elektroniki. Trzecią osobą był Tadeusz Sędzimir, który wymyślił zupełnie nową i dużo doskonalszą metodę cynkowania blachy stalowej, a także sprawę rozwalcowywania tych blach na coraz cieńszej, to na zimno, w klatkach wielowalcowych i tak dalej. Więc w dwóch dziedzinach on zrewolucjonizował stalownictwo i właśnie zaczął tą sprawę w czasie II Rzeczpospolitej w Kostuchnie pod Katowicami w roku 1933 i rozwalcowywało tą blachę do jakichś cienkości przedtem niespotykanych.
właściwie 90% tego wszystkiego, co mamy, blachy w samochodach, w lodówkach i tak dalej, jest produkowane jego metodą. Ale robił też różne inne rzeczy, bo robił specjalne powłoki dla pojazdów kosmicznych, które chroniły przed wysoką temperaturą przy wchodzeniu w atmosferę i tak dalej. Miał różne pomysły, nawet pływające wyspy dla rybaków, którzy by mogli z rodzinami, tam zabawicami działać. W każdym razie w 80 krajach świata działają te jego różne linie, prawda? No i to jest człowiek, który no, rzeczywiście bardzo, bardzo jest znany. Dom rodzinny, zdolności i pasje ukształtowały osobowość profesora Bolesława Orłowskiego i zadecydowały o tematyce, przedmiocie jego życia twórczego. Pojechaliśmy zobaczyć i posłuchać, jak wyglądało życie polskiej przedwojennej inteligencji. Ojciec, Wiktor Orłowski, pochodził z dalekiego województwa bracławskiego. Cała jego rodzina związana była z Odessą i tamtejszą kolonią polską. Inżynier, absolwent i wykładowca Politechniki Warszawskiej, główny projektant konstrukcji stalowej stoczni w Gdyni. Matka Jadwiga z domu Sapieżanka związana była z Milanówkiem. Tu ukończyła jako pierwsza miejscowe liceum. Tu na początku XX stulecia wybudowała dom, w którym przyszedł na świat i żył nasz bohater, profesor Bolesław Orłowski. To jest ten dom, proszę was. O. To jest ten dom. To jest mój dom, w którym mieszkałem. No to było 5000 metrów łącznie z ulicą, bo ulica była wykrojona z naszego. To jest mój balkon, ten na górze, na pierwszym piętrze. Ja też inaczej wyglądam, ale myślę, że to wygląda jeszcze gorzej niż ja. Mój ojciec wrócił z Odessy, w kwietniu przyjechał do Warszawy 20 roku, zaciągnął się do wojska i brał udział w 20 roku w kampanii jako artylerzysta. Początkowo miał zamiar być w szforeżerach, ale trzeba było mieć własnego konia, a w artylerii nie trzeba było mieć własnej armaty, więc był w 201 pułku artylerii polowej i zdobywał Białystok, Nowogródek, o takie rzeczy. Tak, skończyło się pod Wilnem, stali w Oranach pod Wilnem, gdzie jest taki cmentarz jak z dziadów. A potem skończył pod Chorążówkę Saperską w 1933 roku, no bo skończył Politechnikę Warszawską. Bardzo długo studiował, bo jednocześnie pracował i studiował. Pod koniec II Rzeczypospolitej kierował budową konstrukcji stalowej stoczni marynarki wojennej w Gdyni. I przy okazji tam jakieś wiadukty projektował dla Orłowa. Pamiętam, że jak byłem mały bardzo, to jechaliśmy tam, miałem 4 lata, nad morze, żeby właśnie otwarcie takiego wiaduktu i mieszkaliśmy w hotelu pod Orłem jako Orłowscy na ulicy Orlej i w Orłowie. To był wyjątkowy adres mieliśmy. Mój ojciec zarabiał 1500 zł miesięcznie wtedy. To było 5 razy więcej niż dostateczna dobra pensja. No, od 300 się liczyła dobra pensja. Dzieciństwo miałem wspaniałe. No. Ja się tego trochę krępowałem, powiem pani, bo ja mam widocznie dobre serce. Czy tam, powiedzmy. No. Zbudowany port w Gdyni był jednym z najświetniejszych dokonań II Rzeczypospolitej. Oczkiem w głowie Eugeniusza Kwiatkowskiego, chemika, technologa, którego prezydent Mościcki wykreował na głównego organizatora ówczesnej polskiej gospodarki. Stąd powszechnie uważa się go za głównego jej twórcę. Choć sam Kwiatkowski wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał, wskazując, że był nim Wenda.
Jak pan pamięta jakieś takie święta, spotkania? No pamiętam właśnie tą defiladę 11 listopada 1938 roku, bo mnie ojciec zabrał na takie święto. To było bardzo piękne i najbardziej mi się podobał ten facet z tą batutą, który orkiestrą tam dyrygował, bo byłem tuż przy głównej trybunie, prawda, bo ojciec no, jako oficer i ten weteran tej wojny miał tam specjalne możliwości, żeby dobrze posadzić. Nie czuje pan żalu, że to nie jest pana? Nie. Ja nigdy nie czuję żalu, bo ja uważam, że trudno. Ja jestem dobry loser. No, straciłem, trudno. No. Inni stracili więcej. Życie. Uroczystości wyzwolenia Bredy zakończone zostały wspaniałą defiladą dywizji pancernej. By zrozumieć fenomen polskości, trzeba wrócić do tekstu profesora o takim tytule i ponad 30 jego książek, które często były prawdziwymi hitami w zakresie popularyzacji nauki. Wystarczy wymienić tylko kilka tytułów książek, które ukazały się w ostatnich latach. Polska przygoda z techniką. Historia techniki polskiej. Technika, praca monograficzna z serii Ossolineum. Zrozumieć Europę. Powszechna historia techniki opublikowana przez oficynę wydawniczą Mówią Wieki. Wiele artykułów, tłumaczeń, haseł słownikowych. Już w wieku 20 lat w ciągu jednego dnia napisał książeczkę dla dzieci Pradziadkowie zegara, która miała wiele wznowień i była nawet przetłumaczona na język szwedzki. Tytan pracy. Bardzo zdolny, jak sam mówi, interesował się historią, wybrał jednak politechnikę, bo historia w PRL-u była zakłamana. Ale i tak to, co robi, jest to historia. Historia nauki, wynalazców, polskości. To jest pierwsza strona dziennika El Comercio i donosząca o śmierci Ernesta Malinowskiego, tego, co zbudował kolej transandyjską. Był taki zakon mostowy, założony przez świętego Benezeta, słynnego budowniczego mostu w Awinionie. Nie tylko budował mosty, ale organizował przeprawy i opiekę nad tymi mostami i tak dalej. Kościół spełniał rolę cywilizacyjną. No, właśnie. Uroczyste 85. urodziny w gronie rodziny i przyjaciół. I jak dawniej, jak zwykle, Polaków rozmowy. Wszystkiego najlepszego w tej wspaniałej rocznicy. Mocno przereklamowano. Jest to nawiązanie do II Rzeczpospolitej, w której rozumiano, co znaczy interes państwa, co znaczy racja stanu. Profesor wiele tekstów pisał do Mówią Wieki, także przy różnych innych okazjach, kiedy tylko mogłem, to zamawiałem te teksty. To był raj dla redaktora, dlatego że to były teksty, których po prostu w ogóle nie trzeba było poprawiać, które były napisane od początku do końca i na takim dystansie jak trzeba i właściwie ze wszystkimi warunkami. No to jest klasa sama w sobie, to jest umiejętność podania trudnych rzeczy w sposób klarowny, ładnym językiem polskim. I to jest zaleta w sumie bardzo rzadka wśród popularyzatorów. Spartanie, kiedy Xerxes szedł na Grecję, powiedzieli, że nie chcą pomocy z Sycylii, z tej wielkiej Grecji, gdzie przyprowadził im 300 tam okrętów jakiś tam tyran, bo Spartanin nie będzie walczył pod wodzą tyrana, mimo że mieli już na gardle. To jest ta historia, prawda? Tak trzeba postępować. I gdyby tak ludzie postępowali, to państwa zbójeckie by za chwilę nie miały z kim handlować i wszystko by się znowuż jakoś ułożyło i znalazłoby sobie innych przywódców, którzy by udawali, że nie są zbójeccy. Do tego już nawiązywano w 1939 roku.
pochowanych żołnierzy w Milanówku na cmentarzu, który właśnie się otwierał wtedy, to było napisane: przechodniu, powiedz Polsce, że wierni jej prawom tu spoczywamy. Tak jak było w Termopilach napisane. Tak. I może tu jest ten napis, co? No, i co jest napis? Przechodniu. Powiedz ojczyźnie, iż wierni jej prawom tu spoczywamy. No, dobrze pamiętałem. Trzeba z poczuciem dumy i faktu bycia Polakiem łączyć wojenne dokonania szablą i piórem z pracą i osiągnięciami we wszystkich dziedzinach nauki na służbie rozwoju gospodarczego. Tak jak to robi profesor Bolesław Orłowski w swojej ponad 60-letniej pracy dla nauki polskiej. Przedwojenna Polska to jest kraj, w którym w takim dziwnym miejscu niespodziewanie zgromadzili się przedstawiciele z samej czołówki kilkunastu dziedzin ważnych. Jeden z prezydentów Rzeczypospolitej, czyli Gabriel Narutowicz, to był największy w Europie wówczas pionier elektrowni wodnych. Budował je nie tylko w Szwajcarii, ale też we Francji, w Austrii, we Włoszech. Następny z kolei to profesor Aleksander Wasiutyński. To był znowuż spec od kolejnictwa. Prowadził badania realnej pracy toru kolejowego w czasie eksploatacji. Stefan Bryła, który wprowadził spawanie do budownictwa w skali w ogóle ponadkrajowej. I pierwsze na świecie przepisy spawania w budownictwie zrobił dla Ministerstwa Robót Publicznych w 1928 roku, a w 1929 oddano do użytku taki most spawany, pierwszy w Europie, to jest w Małżycach koło Łowicza na rzece Słudwi. No, ważną postacią też był Janusz Groszkowski, który właściwie sprowadził z Francji elektronikę do Polski. Był właśnie pierwszym polskim elektronikiem. Był jednym z ważnych pionierów radaru w latach 30. Między innymi był Kosacki, który był jego uczniem, a zrobił elektromagnetyczny wykrywacz min. Zbudował go w Szkocji, a pomysły już były przed wojną w Warszawie. A ten elektromagnetyczny wykrywacz min został zastosowany po raz pierwszy pod El Alamein w Afryce, w tej słynnej bitwie, prawda? Do rozminowania pól minowych. To był listopad 1942 roku, a do końca lat 90. zeszłego wieku wojsko brytyjskie używało tylko nieco zmodyfikowanych tych wykrywaczy. One były podobno 8-krotnie wydajniejsze od poprzednio stosowanych. Zygmunt Jelonek był szefem zespołu brytyjskiego, który zbudował linię radiową, jedną z pierwszych linii radiowych, czyli taką radiostację, przez którą dowództwo operacji rozmawiało z dowódcami na plażach przez 8 kanałów w czasie D-Day, czyli w inwazji na Normandię 6 czerwca 1944 roku. Poza tym był taki pan, który się nazywał Wacław Struszyński, który dostał w 1943 roku, nie wiedząc o tym dobrze, bo był w Anglii, od Urzędu Patentowego Generalnego Gubernatorstwa dostał patent na antenę namiarową, którą, będąc w Anglii w czasie wojny, wykorzystał do namierzania ubotów niemieckich, bo te uboty, żeby się porozumiewać z bazą, to się wynurzały i na pewnych częstotliwościach z tą bazą rozmawiały. Dzięki temu tą bitwę o Atlantyk między innymi wygrano. Duża grupa polskich konstruktorów lotniczych, którzy się znaleźli wtedy w Anglii, zwłaszcza wyrzutniki bombowe Jerzego Rudlickiego, były zastosowane na amerykańskich latających fortecach, takich bombowcach, które latały na wysokości niedostępnej dla artylerii przeciwlotniczej, prawda?
i potrafiły z tej wysokości bombardować w sposób precyzyjny. W 1935 roku mieliśmy jako pierwszy kraj na świecie metalowe myśliwce. Był taki bombowiec Łoś, który rozwijał szybkość 450 km na godzinę. Jak się o tym dowiedziano w Moskwie, to się przestraszyli, bo żaden z ich myśliwców nie mógł takiej prędkości rozwinąć. Ważną wizytówką II Rzeczypospolitej był przemysł lotniczy. Powstały, co było unikalne w skali światowej, bez zaplecza własnego przemysłu samochodowego. W utworzonych w Warszawie Państwowych Zakładach Lotniczych 1928 powstała oryginalna rodzina samolotów myśliwskich, których twórcą był wybitny młody konstruktor Zygmunt Puławski. Sukces zawdzięczały one przede wszystkim pomysłowemu rozwiązaniu konstrukcji skrzydeł, które zrobiło międzynarodową furorę pod nazwą Płata Polskiego. Dzięki zwężeniu przy kadłubie skrzydła te, przypominające kształtem skrzydła mewy, zapewniały pilotowi wyjątkowo dobre pole widzenia. Nadto w celu zmniejszenia oporu aerodynamicznego Puławski wyposażył swe samoloty w oryginalne podwozie nożycowe z amortyzatorami ukrytymi we wnętrzu kadłuba. Brytyjskie czasopismo Aeroplane napisało wówczas, że P6 wyprzedza o wiele mil wszystko, co skonstruowano dotychczas na kontynencie. I pomyśleć, że to wszystko udało się nam, Polakom, w czasie niespełna 20 lat, po ponad 100 latach niewoli. Piłsudski oczywiście był głównym autorem tego wszystkiego, bez względu na to, kto tam rozpracowywał te sprawy na niższym szczeblu, bo przecież zawsze jest tak, że Rwadowski był szefem sztabu, no to jakiś tam jego wkład pewnie był, ale to były próby wygrywania przeciwko Piłsudskiemu wszystkiego były, ale to nadal trwa. Nadal trwa. Piłsudski robił ćwiczenia dla sztabów swoich, albo się nazywało to R, albo N, zależnie czy chodziło o wschodniego sąsiada, czy o zachodniego. Jak ktoś kiedyś go zapytał, a co będzie, jak będzie R plus N, to powiedział, tego ja was nie będę uczył, bo to znaczy umierać z szablą w dłoni na Placu Saskim. No. Wielu polskich wynalazców, naukowców nie funkcjonuje w zbiorowej świadomości, bo komunistyczna władza zepchnęła ich w niepamięć. Od 1956 roku pracuję w Instytucie Historii Nauki, który się mieści w Pałacu Staszica po dziś dzień. Ja znam profesora tu ponad 20 lat, on pracuje ponad 60 już w instytucie. Natomiast w swojej dziedzinie jest absolutnie niekwestionowany autorytetem. Po pierwsze towarzyski, przystępny, nieskryty, bardzo dowcipny. No i oczywiście obserwuję przez te wszystkie lata, co podziwiam ja i myślę, że nie tylko ja, że jest wielkim erudytą. Nie tylko w swojej dziedzinie, tylko w historii, polityce, bardzo zaangażowany. I wiele razy tutaj zasiada koło mnie i rozmawiamy, więc słucham go zawsze z wielką przyjemnością. Wie bardzo dużo, nie tylko takich suchych faktów, tylko umie to wszystko ubrać w piękne opowieści. Tutaj wspiera młodych, służy zawsze swoją pomocą, zawsze chętny był, żeby promować czy swoich doktorów, czy swoich podopiecznych. Integruje ogromne środowisko i to tylko dzięki świetnej znajomości pana profesora w rozeznaniu w tym środowisku jest to możliwe, bo jest to naprawdę ogromny wysiłek. Ponad 100, powiadam, specjalistów z bardzo różnych dziedzin, bardzo różnych specjalności i bardzo różne tematyką się zajmujących. Nauka jest ogólnoświatowa, więc jakiś wkład do nauki i techniki światowej odgrywa ogromną rolę, a dziś bardzo zwraca się właśnie uwagę na tego typu dyscypliny, więc to myślę, że jest jak najbardziej trafione. Jeśli by myśleć w kategoriach właśnie promocji kraju, to jest bardzo ważne przedsięwzięcie. Drugą powstałą od podstaw w II Rzeczypospolitej dziedziną techniki był przemysł
parowozowy. Już w 1920 roku powstały pierwsza fabryka lokomotyw, Fablok, w Chrzanowie i spółka akcyjna budowy parowozów w Warszawie. Zakłady te zbudowały wiele udanych parowozów, które okazały się lepsze od niemieckich. Na wystawie powszechnej w Paryżu w 1937 roku parowóz zwany potocznie Piękną Heleną wzbudził ogromne zainteresowanie konstruktorów i został nagrodzony. Albert Czeczot opracował tak zwaną metodę podwójnej trakcji. Zwiększając precyzję badań, metoda Czeczota zyskała wielką popularność w Europie. W celu zapoznania się z nią koleje brytyjskie, niemieckie, francuskie, rumuńskie i włoskie delegowały do Polski swych inżynierów na przeszkolenie. W ogóle było tak, że kiedy Niemcy zajęli Milanówek, to oficerowie niemieccy chcieli zagrać tu w tenisa z miejscowym klubem, a klub oczywiście odmówił. I wtedy sprowadzili chłopa spod Milanówka, i ten chłop zaorał korty na ich życzenie. Moja mama bardzo chciała, żebym grał w tenisa i to był taki ryczałek. Był trenerem świetnym i miał mnie uczyć. Już był dogadany z moją mamą, ale po godzinie policyjnej tu gdzieś chodził i go Niemcy zastrzelili. Także z tamtej strony była moja posesja. Dzień dobry, drogie maleństwa. Dzień dobry. Myśmy szli piechotą od stacji, to musieliśmy odpocząć po drodze. Dziękuję. Dzień dobry. To jest mój przeciwnik od roku 1950. Tak. Pan Józef Radzicki wraz z małżonką. Tak. Wstyd powiedzieć, ale kiedyś jak rozmawialiśmy z kolegami, co jest dla nas najważniejsze, to na pierwszym miejscu był tenis, a dopiero potem panie koleżanki. No to jest siła przyzwyczajenia, to jest też nauk. Tak? A on gra cały czas, a ćwiczenie czyni mistrza. Ostatni raz byłem tu na korcie z kolegą, żeby podbijać, bo już trudno to nazwać grą, 3 lata temu, czyli już miałem wtedy 84 lata skończone i jeszcze próbowałem, a teraz już niestety nogi nie pozwalają, bo ręce jeszcze działają, ale nogi słabiutko. Większe kłopoty były z brydżem, bo brydż dopiero po październiku wprowadzono dzięki Putramentowi, który napisał artykuł Lepszy brydż niż nic, tak? I potem to się zaczęło. No i właśnie ja dzięki temu pierwszy raz za granicę wyjechałem wtedy. No, dziękuję wam bardzo. Cześć, zobaczyli. No i proszę, jakżeśmy się zapędzili, co? Zapędziliśmy się, bo już mamy tyle lat, że zaczyna być trochę za daleko. Ja tutaj byłem chrzczony no, 12 czerwca 1934 roku, czyli w miesiąc po urodzeniu i akurat na urodziny mojego ojca. To jest moje zdjęcie, jedno z pierwszych zapewne, z moją mamą, a to też moja mama, też pewnie z tego okresu, bo dosyć pełna. A tutaj jest trochę późniejsze zdjęcie i tu moja mama jest tutaj ze mną, podaje mi piłeczkę, to jest moja babcia po mieczu, a stoi mój ojciec. Tak. To ja z żoną i córki, Dorotę i Magdalena są moje córki. Jedna jest iberystką, a druga architektem. Tu jest moja niania i kucharka z domu, to na balkonie w Milanówku. No przed wojną każdy inteligent miał jakąś pomoc domową, bo tak to wtedy szło. Tak jak komputery się teraz ma.
Dobrze. Idę z ojcem w Warszawie i to jest prawdopodobnie 38 rok, czyli mam 4 lata. Mam też teczkę, więc jestem ważny. Bo jak mówił Mrożek, Polak bez teczki jest nagi, a jeśli nawet nie nagi, to nieważny. Bo moja rodzina, kiedy mieszkała w Odesie, to mieszkała nad samym brzegiem morza i każdy tam miał własną żaglówkę, którą sobie pływał, a mój dziadek do tego był kapitanem jachtklubu w Odesie. Na przykład dostarczali na taką jedną z dwóch nielicznych wysepek na Morzu Czarnym, której nawet nie ma na takich wielkich mapach, i tam tylko jachtem można było dopłynąć, żeby im zaopatrzenie przywieźć. Tu jest mój ojciec Wiktor Orłowski, który właśnie przyjechał z Odesy po skończeniu gimnazjum na ochotnika, żeby walczyć w 20 roku. No i potem studiował w Warszawie, a z czasem się ożenił z moją mamą. No i to jest na balkonie naszego domu w Milanówku. A to jest moje zdjęcie z czasów, kiedy napisałem Na tropach faraonów, bo przyszli do mnie i chcieli zdjęcie do nowych książek. Ja poszedłem do fotografa i mówię, nie muszę wyglądać ładnie, ale nie mogę wyglądać głupio. Bardzo było trudno wyjechać. Z czasem, jak trochę PRL zelżał, to takie możliwości się otworzyły. Więc wtedy szukaliśmy danych na miejscu, tam gdzie pracowali ci ludzie, więc po różnych archiwach, po czasopismach, które często odnotowywały ważniejsze rzeczy. I tak się zbierało. To jest wydawnictwo dla upamiętnienia zbudowania kabla podmorskiego do Wysp Kanaryjskich przez Tadeusza Okrzę Orzechowskiego. Polaka, który był powstańcem styczniowym i potem przez Turcję tam wyemigrował. To jest wspomnienie pośmiertne po Edwardzie Habichu, który założył w Limie pierwszą politechnikę w ogóle w Ameryce Łacińskiej. Aleksander Józef Waligórski, który pracował w Norwegii przez 17 lat. On się zajmował przede wszystkim hydrotechniką, kanały różne budował i tak dalej, ale też budował pierwszą linię kolejową w Norwegii. No i, a poza tym był agentem Czartoryskiego w Sztokholmie przez pewien czas. Pojechał nawet na wojnę krymską. On miał taką umowę z Norwegami, że może z dnia na dzień rzucić pracę, jeżeli tego będą wymagały jego interesa. A to znaczyło, że sprawa polska. Tacy byli ludzie kiedyś. I cały parlament norweski go chciał zatrzymać. Napisali do niego list, żeby nie wyjeżdżał, bo jest najlepszym inżynierem i bez niego kraj będzie gorszy. Ha? Bolesław Orłowski pokazuje poprzez dzieje techniki, że Polska to kraj wybitnych uczonych, mistrzów techniki i ludzi ścisłego myślenia. Ale jednak nawet w tych pozytywistycznych działaniach wynalazców i odkrywców nie brakuje romantycznego ducha narodowego, patriotyzmu, służenia sprawom ojczyzny dla jej dobra. Proszę, niech pan powie, czy jak to było z pomocą Żydom? No tak, pomagali Żydom jak cholera, muszę pani powiedzieć. Przynajmniej w tych kręgach, w których ja byłem. A ich tam do jakichś klasztorów odsyłali, wie pani, na uboczu gdzieś, na prowincji, bo to było najbezpieczniej, prawda? Czy do jakichś majątków na wsi, gdzie można było niepostrzeżenie kogoś tam wsadzić i tak dalej. No w każdym razie AK to na pewno pomagało, a ja byłem jednak z tego kręgu. No. Jak tu pan mi wspominał, jechały transporty Żydów w czasie okupacji. No tak, zatrzymał się taki przed moim domem. To było w lecie, ale którego roku nie powiem, pewnie 43 albo 4. I ci Żydzi tam lamentowali, bo chciało im się pić. I myśmy, to już tak zmierzch był, i myśmy wyszli z wodą, żeby im dać. Ze wszystkich domów ludzie wychodzili. No ale banszuce zaczęli strzelać w górę i tam kategorycznie nie pozwalali, więc nie dostali ci Żydzi tej wody. Ale pamiętam, że byłem taki, no,
poruszony tym. No bo ja tam miałem z 8 lat, wie pani, a bezpieczny to ja nie byłem, ale o ileż bezpieczniejszy od tych więzionych, no. Mościcki, Narutowicz, Wasiutyński. Już w takim razie to robimy wszystko. No w razie czego pan przeskoczy na kogoś, bo mnie za trudno jest wszystkim się zajmować, bo jestem stary i leniwy. Większość z tych, których losy wojenne rzuciły na zachód, nie powróciła do pojałtańskiej Polski. Część z nich zrobiła na obczyźnie liczące się kariery zawodowe. Wśród najbardziej spektakularnych powojennych osiągnięć technicznych owych pogrobowców II Rzeczypospolitej najważniejszym był udział Stanisława Marcina Ulama w wynalezieniu bomby wodorowej. Uczestniczył w programie Manhattan, od 1944 roku pracując w Los Alamos nad budową bomby atomowej. Jego wkład w jej skonstruowanie był kluczowy. Jak było pierwsze powojenne posiedzenie Związku Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, to na 400 ludzi trzech tylko wróciło do Polski. Wszyscy ci, co wrócili, to byli maglowani w straszny sposób i prześladowani, bo władze nasze, perelowskie, uważały, że jak ktoś wrócił, no to jeżeli jest normalny człowiek, no to musiał wrócić w jakimś celu, czyli albo szpiegowskim, albo jakimś, czy politycznym, bo przecież normalny człowiek by nigdy nie wrócił. Rodzice musieli należeć do partii? Nie, nigdy nie należeli. Ani ja, ani rodzice. Nie. Nikt nie musiał należeć do partii, bo do partii nie zaganiano ludzi. Jak ktoś chciał być jakimś dyrektorem, no to wtedy zwykle mu stawiano taki warunek, ale... A jaki miał pan stosunek do komunizmu? Bo... Ja od maleńkości miałem stosunek odpowiedni, bo... Wie pan, jak ja miałem 10 lat, to wiedziałem o Katyniu. No, po prostu. Ja wiedziałem o Katyniu. A kiedy się dowiedziałem, że samoloty, które przylatują, żeby tam po wstaniu zrobić dobrze, z dużym opóźnieniem, prawda, to nie mają prawa lądować za Wisłą na terenach już zajętych przez Rosję. No to, wie pani, można uznać, że ktoś jest silny, ale uważa się, że jest za słaby, żeby pomóc powstaniu. Ale żeby nie pozwolić lądować samolotom, to już trudno tu jej mówić o dobrej woli. I ten stosunek mi został. Mnie ze 3 razy proponowano, w tym ze 2 razy to poważne osoby to robiły, żebym się zapisał do partii, ale zawsze to mniej lub większym żartem zbywałem. I tak mi się udało zupełnie. Zresztą to nie było żadnych trudności, bo nikt, jak mówię, na siłę nikogo do niczego nie zmusza. To jest prawda. A Ubecja się nie interesowała panem? No, zawsze się interesowała. No. Interesowała się, proszę pani, tak naprawdę to pierwszy raz poważnie się mną zainteresowała w 1978 roku. Nie mówię o tych wcześniejszych sprawach, kiedy no, wiadomo, że jak się dostawałem na uczelnię, no to wszystko było też jakoś tam. A, było bardzo śmiesznie, bo
kiedy się dostałem na tą uczelnię, to powiedziano mi, że liczą na to, że będę działał w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Ja powiedziałem, ale ja nie należę do tego Towarzystwa Przyjaźni. No to liczymy, że pan się zgłosi. Ja się nie zgłosiłem i nigdy o to nie było żadnych tych. No bo potem szybko ten październik przyszedł, wie pani, więc to trochę pewnie mi pomogło, że w tej sprawie się trochę rozluźniło. Wie pani, ja byłem zawsze trochę takim outsiderem, no. Bolesław Orłowski, gdy mówi o fenomenie polskości, podkreśla, że nie ma polskości bez honoru. Podchodząc do tego po kupiecku, stracimy to, z czego najbardziej możemy być dumni i za co podziwiali nas i wciąż podziwiają nie tylko przyjaciele, ale i wrogowie. Czyli ulegniemy odpolaczeniu, do czego chętnie nas namawiają agenci wpływu ościennych mocarstw, które mimo ogromnej przewagi materialnej inaczej sobie z nami do końca nie poradzą. Nigdy nie żyłem w kraju swobodniejszym od tego, jak mamy dzisiaj. Po 1939 roku nie żyłem, a chyba nawet wtedy było ostrzej, bo policja by działała inaczej wobec przeciwników rządu niż teraz. Ale co więcej, byłem w 30 paru krajach na świecie i nigdzie tam nie było też bardziej swobodnie niż w Polsce w tej chwili. Panie marszałku, Wysoka Izbo, no cóż mogę powiedzieć. Pierwsza sprawa to to, że przychodzę do panów jako przedstawiciel II Rzeczypospolitej, bo miałem 5 lat, kiedy wybuchła wojna. W związku z tym uważam, że taka osoba powinna być reprezentowana w takim ciele doradczym w Instytucie Pamięci Narodowej. W 2005 roku zrobiłem eksperyment, który mnie kosztował 50 zł, bo tyle kosztuje zaświadczenie, że człowiek jest niekarany, prawda? I poszedłem, nie prosząc nikogo o jakąkolwiek rekomendację, zdawać na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście wiedząc, że nie zostanę wybrany. No i miałem chyba niezbyt, zdaje się, o ile pamiętam, pan marszałek słuchał mojego wystąpienia. Zakończyło się ono, na stojąco mi klaskali dziennikarze i goście, po czym nie dostałem żadnego głosu. Czego się zresztą spodziewałem. Tak się stało pewnie z dobrej woli, bo ci, którzy wiedzieli, woleli nie dopuszczać kogoś spoza. Wykształcony Polak nie wie zupełnie tego, że Polacy mieli bardzo duże osiągnięcia, szczególnie w naukach przyrodniczych, ale także w dziedzinie techniki. Wkład Polski w doskonalenie sprzętu przydatnego wojskowo w czasie II wojny światowej był prawdopodobnie ważniejszym wkładem w zwycięstwo sprzymierzonych niż wysiłek militarny Polski. Niektórzy twierdzą, że parokrotnie większy. My jednak bardzo się różniliśmy od innych krajów, na przykład w tym, żeśmy się przeciwstawili Hitlerowi. Nie tylko przeciwstawili, myśmy nie poszli z Hitlerem podbijać Europy, do czego mieliśmy propozycję, co by się niewątpliwie udało. Przecież polskie państwo podziemne było jedyną siłą, która zrobiła taką rzecz jak misja Karskiego. Przecież myśmy się starali, żeby ta sprawa była nagłośniona, co było ratowało kilkadziesiąt tysięcy Żydów, którzy dobrowolnie przyjechali za niemieckimi namowami, żeby przeczekać wojnę gdzieś. Nie wiem, dlaczego BBC o tym nie mówiło. Nadal jestem obywatelem II Rzeczypospolitej i niej się nie sprzeniewierzyłem nigdy. Polskość to jest coś takiego, z czego ja osobiście jestem dumny. Norwid pisał o duszy polskiej dla innych niepojętej. A profesor Orłowski cytuje na ten sam temat wiersz Hemara o powstaniu warszawskim, który może być puentą naszego filmu. Proszę bardzo, mniejszość narodowa, a utrafione dokładnie, że szkoda krwi, że żadnym ówczesnym argumentem, ani wykrętem, że szkoda krwi, że szkoda miasta, że szkoda łez. Nikt, kto nie Polak, nie zrozumie. Tak, tak, tak. Żadnym ówczesnym argumentem, ani apelem, ni wykrętem nikt nie chciałby wyperswadować szaleństwu, wzgardzie, zemście, dumie,
że szkoda krwi, że szkoda miasta, że szkoda łez. I tego właśnie nikt, kto nie Polak, nie rozumiał. Nikt, kto nie Polak, nie rozumie. Thank you.